Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Spektakl Credo Wspólnoty Czenakolo na placu dawnej kapłanówki w Tarnowie. To wydarzenie przeznaczone nie tylko dla przyjeżdżających pielgrzymów z całego świata w ramach tygodnia misyjnego, ale także dla mieszkańców Tarnowa i regionu. Przygotowania do spektaklu trwają już pełną parą. 21 i 22 lipca na placu przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, nazywanym potocznie w Tarnowie Starą Kapłanówką. Jest to musical, spektakl przygotowany przez międzynarodową wspólnotę Czenakolo. Ta wspólnota ma jeden z trzech domów w naszym rejonie, w Porębie Radlnej koło Tarnowa. I zjedzie się całkiem spora grupa młodych z tej wspólnoty, z całej Europy, aby ten spektakl przedstawić właśnie u nas. Z tego co wiem, jak to mówią chłopaki, dwa tiry sprzętu, 100 osób na scenie, lasery, mnóstwo mediów, medialnych wydarzeń i piękna historia od stworzenia świata aż do zbawienia człowieka przez Jezusa Chrystusa i wizji nowego świata, który żyje zmartwychwstaniem. Chcą to nam wypowiedzieć, wyśpiewać, wytańczyć. Mówią młodzi z tej wspólnoty, że ta wersja przygotowana specjalnie na Rok Miłosierdzia nawet ich zaskakuje rozmachem i zaskakuje ich radością i ekspresją, którą ci aktorzy młodzi w to wkładają. Początek koncertu o godzinie 20.30. Przed nami koncert w ramach Tygodnia Misyjnego w diecezji tarnowskiej. W niedzielę na Płycie Rynku w Tarnowie wystąpi zespół reggae Anti-Babylon System. To danie muzyczne, danie główne, grupa Anti-Babylon System, która powstała w Bielsku-Białej w roku 2000, no na pewno rozkołysze nas i to będzie, myślę, że świetna okazja do tego, abyśmy przy dobrej muzyce mogli się dobrze bawić, ale też ze świetnymi tekstami opartymi na Piśmie Świętym, bo Anti-Babylon System no głównie swoje teksty opiera na tych słowach, które są zapisane w tej najważniejszej dla chrześcijan księdze. Początek koncertu w niedzielę o godzinie 18.30. Na ulicy Wałowej pojawiły się Jakubowe Kramy. Jest to jednocześnie prezentacja regionalnych przysmaków czy wyrobów rękodzielniczych w związku z trwającym w diecezji tarnowskiej tygodniem misyjnym. Kramy Jakubowe będą na ulicy Wałowej do niedzieli. Przed nami kolejny piątek ze sztuką uliczną na Wałowej. W wakacyjne piątki najpopularniejsza ulica w Tarnowie zapełnia się kuglarzami, karykaturzystami czy żywymi rzeźbami. A co ważne, każdy, kto chce, może zaprezentować swoją twórczość. W Tarnowskim Centrum Kultury prezentowana jest wystawa fotografii Wojtka Moskwy pod tytułem Sansara Nepal. To efekt wyprawy do Nepalu w 2012 roku. Wtedy autor zaczął zgłębiać zjawisko kremacji w obu największych religiach tamtego regionu. Na wystawę składają się kwadratowe fotografie, którym towarzyszą osobiste teksty. Zawarł w nich historie towarzyszące ich powstawaniu oraz myśli i wspomnienia pojawiające się podczas przygotowania do wystawy. Wystawa będzie czynna do 30 lipca. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę Przenikanie, która jest efektem trwającego niemal rok projektu polsko-izraelskiego. W ramach tego projektu młodzież z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie współpracowała z uczniami Harel High School. Prezentując archiwalne zdjęcia społeczności żydowskiej Tarnowa na tle zdjęć wykonanych współcześnie w tych samych miejscach, uczniowie 5. Liceum wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Izraela chcą przywrócić pamięć o niemal połowie mieszkańców miasta, którzy mieszkali w Tarnowie przed II wojną światową i w czasie okupacji. Wystawa będzie czynna do 30 września. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura-tarnów.pl.